Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w odcinku poświęconym War Tales. To jest, kochani, dla tych, którzy oglądali moją serię z Phantom Brigada, to jest ta właśnie druga gra, do której dostałem klucz, za co bardzo serdecznie dziękuję wydawcy. I kochani, no, War Tales, gra już znana na rynku. Ja powiem szczerze, obserwowałem ją tak z daleka, dosyć daleka. Natomiast wiem, że to jest, właśnie nie wiem, czy klon, czy można powiedzieć, że to klon Battle Brothers. Ogólnie gra taka na pograniczu RTS-a i strategii i RPG-a, gdzie zarządzamy naszą grupą śmiałków, którzy przebierzają świat. Świat stylizowany na średniowieczną Europę, z tego co wiem. I podejmują się różnych zadań, zbierają kolejnych towarzyszy do swojej drużyny i walczą właśnie w trybie taktycznym. Dlatego też między innymi ta gra pojawia się na tym kanale, gdyż ja lubię takie gry. Natomiast czemu jej nie było wcześniej? Powiem szczerze, że jakoś nie wiem czemu, ale z pewną obawą do niej podchodziłem, powiem szczerze. Gdyż taki otwarty świat nie do końca być może mi pasował z tym. Zobaczymy. Może się przekonam, kochani, dlatego to będzie też taki test, powiedzmy, tej gry. No i kochani, właśnie wyszła wersja 1.0, a wcześniejsza w betach, w alfach, no dosyć długo, właśnie nie pamiętam dokładnie ile, ale dosyć długo ta gra już jest na rynku. Natomiast teraz właśnie wyszła wersja 1.0 i tyle. Jest po polsku, całe szczęście. Dobra, zacznijmy nową grę. Ja w nią nie grałem w ogóle, widziałem dosłownie tam gdzieś urywki i tyle, także po prostu będziemy grać w ciemno. W każdym razie ten pierwszy odcinek, a potem zobaczymy. Zobaczymy. No i wybieramy sobie, rozumiem, typ drużyny. Moi towarzysze to młodzi przyjaciele szukający przygody. No i tu rozumiem jakieś premie i początkowi towarzysze mamy. Mamy wpływy plus 30. Nie wiem dokładnie do czego wpływy są. Surowce minus 5. Rozumiem, że to są jakieś faktycznie zasoby, które będziemy gdzieś tam w trakcie gry zużywać, dostawać. Bezrobotni ochroniarze kupców. Mamy więcej pieniędzy, ale nie mamy lekarstwa. Mamy dezerterów uciekających przed sadystycznym kapitanem. Mamy więcej surowców, ale mamy podejrzenie plus 50. Ciekawostka. Młodzi rolnicy szukający lepszego życia. Mamy chleb plus 10, ale zadowolenie minus 2. I bandyci próbujący uciec przed strażą. Mamy duszonego kurczaka. Przedmiot kradziony i płótno też kradziony. No i widzę, że tutaj początkowi towarzysze to gnębiciel, zwiadowca, łucznik. Gnębiciel, łucznik, szermierz, wojownik, łucznik, zwiadowca. Wiecie co? Myślę, że przed tym kapitanem, bo mamy i szermierza, i wojownika, i łucznika, i zwiadowcę, taki wiecie, miks. Wiem, że to podejrzenie jakoś tak wygląda dziwnie, no ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Także jesteśmy dezerterami uciekającymi przed kapitanem, dlatego między innymi może będziemy dobrze walczyć. Twoi towarzysze nawiegli do długiego marszu. Mamy o 10% zmniejszone tempo kumulowania się zmniejszenia drużyny. Dobra, to jest premia. Przebiegłymi wojownikami prawdopodobnie będziemy. Doświadczenie zdobywane w walce większe o 10% i wpływy otrzymywane po walce większe o 10%. Moi towarzysze wykazują niezwykłą wytrzymałość. Wtedy mamy kondycję. Właśnie pytanie, czy kondycja to jest ilość HP-ków? Nie mam pojęcia. Mają wprawę w praniu po gębie. Obrażenie krytyczne większe o 10%. Czy umieją rozmawiać ze świeżymi rekrutami? Koszt rabunku towarzyszy mniejsze o 10%. Nie, myślę, że są faktycznie przebiegłymi wojownikami. To się trochę wpisuje w to, że byliśmy wojownikami i uciekliśmy z jakiegoś powodu. Natomiast nasza największa wada to niezbyt imponująca budowa ciała. Udźwig każdego z towarzyszy zmniejszony jest o 1 tam, kilo czy coś. Wieczne niezadowolenie to morale, rozumiem. Ma jeden mniejsze zadowolenie drużyny podczas każdego odpoczynku. Mamy pech. Trafienie krytyczne mniejsze o 3%. To mogłoby być dobre w sumie. Zagrożenie podczas odpoczynku większe o 10%. Albo swobodne podejście do kwestii lojalności. Jeśli towarzysze będą nieszczęśliwi, szybciej odejdą z drużyny. No właśnie, bo ja mniej więcej te mechaniki kojarzę, tak dosłownie wiecie, z Battle Brothers właśnie oraz tutaj z War Talesa, że tu jest ważne faktycznie to morale, bo odchodzimy, odchodzą nam towarzysze od z drużyny, wiecie, trzeba ich werbować ewentualnie nowych, wyposażać, używać jedzenia i tak dalej. Także, jak mówię, no to jest moje pierwsze podejście do tego typu gier, więc no zobaczymy. Niezwykły pech. I to podobno, bo gdzieś czytałem właśnie o tym, że to zostało dodane
właśnie to skalowanie. Albo mamy wszędzie tak samo, to znaczy, że świat się skaluje do naszej drużyny, albo świat jest po prostu poustawiany, że w pewnych regionach jest trudniej, w niektórych łatwiej. I wydaje mi się, żebym chciał właśnie wziąć świat eksploracji bez skalowania, gdzie wszystkie regiony świata mają z góry określone poziomy trudności. Aby móc zapuszczać się w groźniejsze zakątki, walczyć z potężniejszymi wrogami, musisz najpierw rozbudować i odpowiednio wyszkolić swoją drużynę. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Więc to wybierzemy sobie i mamy region startowy, poziom trudności walki. Nie, no słuchajcie, czy jestem doświadczony? Nie mam pojęcia. Można zmienić w dowolnym momencie. Dajmy nowicjusza na razie. Poziom trudności przetrwania. Każdego dnia będzie zarządzanie głodem, zmęczeniem w pełni płacami towarzyszy. Albo dobra, dajmy doświadczony po prostu. Myślę, że to będzie standardowy, nie? Tryb zapisu, twardziel, jedna szansa. To możemy w dowolnym momencie i wiele plików. W dowolnym momencie tworzyć wiele plików. No dobra, dajmy tak standard. Potem w razie czego te wszystkie zmienimy sobie rzeczy. Dobra. Mamy kuzyka, widzę. Mamy magnotsa. Magntose. Czy ja cię mogę zmienić? Mogę. W razie czego oczywiście śmiało. Magenta. Będzie się nazywała na razie, pani. Kurde, kobieta. Jedna kobieta. Ale smutni wszyscy, nie? O, tak mi bardziej na panią żołnierz wygląda. Blondynę. Kolor ubrania. Zarostu nie można mieć, a Conchita Wurst to co? Dobra, umiejętności. Czujność. To jest. Nie, no to jest zwykły strzał. Strzał 9 metrów. Akcja podstawowa i bieg. No dobra. Cechy losowo. Czy. Trafienie krytyczne większa 3%. Kondycja silna. Zręczna. Myślę, że zręczna. Skoro to jest na zręczności chyba, nie? Tak. Natomiast tu jest druga pozytywna. Ruch. Płaca niższa, garda raczej nie, udźwig szybki, więcej doświadczenia, pracowity, w swojej profesji, silna, żona krwi. Powiem szczerze, że ewentualnie ruch bym dał, tu jest jedna negatywna cecha, czyli po prostu mógłbym tutaj dać o tak, jedną pozytywną i tyle. Jeżeli chciałbym mieć drugą, rozumiem, pozytywną, to muszę wziąć jedną negatywną. Szybka, no dobra, co mamy tutaj? Spożywa więcej jedzenia, płace wyższe o 3 golda, 20% mniej doświadczenia w swojej profesji, otrzymuje 5% mniej doświadczenia, chudzielec, trafienie krytyczne, obi, bo siła woli mniejsza, pijak. Właśnie nie wiem, czy potrzebuje tutaj jakąś cechę. No dobra, dzieny. Nikanor. Mężczyzna. Wiesz co, spoko. Możesz być jak jesteś. Ty jesteś, mój miły. To chyba, żeby ten zarost ci dać taki, o. Kim ty jesteś, mój miły? Szermierzem. Dobra. Zdaję 5 wszystkim w zasięgu. I jeżeli zdrowie jest niższe niż 50%, otrzymujesz... Zgniew. Okej. Czy ja chcę losowo dać? W sumie nie. Właśnie pytanie, czy to na sile jest? Tak. Na sile. No dobra, nie wiem, co z tą profesją jest. Czy to jest kwestia zwiadowcy, czy czego. No, tu jest dźgnięcie i pierwsza pomoc. Ja bym tobie dał, mój miły, właśnie też ruch większy. Wydaje mi się, że taki złodziej to musi szybciej. Ale macie takie same, kurde, fryzury, więc... O. Git. Nie mam pojęcia, słuchajcie, jak wybierać tutaj. Kucyka można dać. Znaczy ten cechę mu można dać. Damy ci udźwig stary. Okej. Okay. I ty jesteś, mój miły. Wojownikiem, okej. Okay. Też na sile to masz. I osłabienie z drwiny. Krzepki. Wiesz co, zrobimy trochę z ciebie tanka może. Damy ci krzepkiego. Tylko wiesz co?
Już taką fryzurę ci damy tankową. O. Zarost. Jak dla mnie urodzony tank. Git. Dobra. Rozpocznijmy. Chyba, że tutaj coś mogę jeszcze zmienić w opcjach. Twoje towarzystwo. Aha, tu mogę ten. Doświadczony. Dobra. Okej. Zobaczmy. Z czym to się je. I o co tu chodzi w ogóle. Ale muzyczka fajna. Taka ponuro podniosła. Na początku miarka się przebrała. Co? Twoi towarzysze nie byli już w stanie znosić prześladowań ze strony ohydnego kapitana i mogą się wreszcie cieszyć zasłużoną wolnością. Tyle, że jako dezerterzy nie mogą raczej liczyć na życzliwość ani ze strony swych byłych kolegów, ani miejscowej ludności, która z jakiegoś powodu uważa ich za zdrajców. Będą musieli zarabiać na życie, nie rzucając się zbytnio w oczy. Okej, okay, może to trzeba będzie zmienić. No i co, rozumiem, że jak się nie ruszam, to nie, no świat działa tutaj. Bo czasami tak jest, że... O. Kurde, bo tutaj chcę dać W, ale widzę, że to na strzałkach? Nie, jak to kurde? Jak obracać kamerę? Nie obracam kamery. Kamera idzie sama. Dobra, tu coś jest. Żywokrost. Tu są... Chyba samouczkowi. Dobra. Zakapior i kłusownik. Bandyci poziom pierwszy. No dobra, zobaczmy. Jak wygląda? Mamy 5 zadowolenia. Zrozumie nasz wpływ. Samouczek. Gdy nastąpi twoja tura, zagraj dowolną jednostką, która nie została jeszcze wykorzystana w tej rundzie. Możesz sprawdzić, który wróg wykona swoje akcje jako następny. Przygotuj odpowiednią strategię. Dobra, czyli rozumiem. Tak, czyli to jest cała moja drużyna, a potem jest chyba tutaj. Coś jest. Wykona swoją turę, potem dowolnej jednostki mogę użyć. Tak, czyli dwóch jednostek teraz. Potem ten gościu będzie strzelał. I potem ten za kapior. Okej. Okay. Chciałbym w takim układzie... o, i tutaj akurat wsad działa, dobra. Chciałbym, myślę, podbiec do niego. Tak, tylko, no właśnie, chciałbym go w zwarciu, kurde, ucznika dziabnąć, tylko nie mam chyba ruchu takiego. Mógłbym strzelić do niego. No rozumiem, to jest zasięg tylko strzału. Mhm. Dobra, pytanie tylko, kurde, czy mam ruch i strzał, czy co? Mamy 2 punkty akcji. Nie, to są odwagi. Tu jest koniec tury, tu jest bieg. Czy ty masz bieg? Nie masz biegu. Okej. Okay. A nie, moment, czy ja się... Tak, ja się ustawiam jeszcze, dobra. Okej. Ty masz bieg? Masz bieg. Nie, nie masz biegu. Masz bieg, no ale to bez sensu, żeby ucznik... Kontraucznik był. Tu bym chciał tego ucznika, wiecie, no, w walkę w zwarciu go ciabnąć. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Tutaj myślę, że tak zrobimy. Dwóch na jednego. I ty będziesz pomagał tam. No może i tak. Dobra. W takim kładzie. Pytanie, czy to już tu gdzieś mogę kliknąć, także start. Odwrót to raczej nie. Dobra, i tu widzę, że mogę dobiec do niego. Git. Dobiegam. Cześć. I dźgnięcie, tak? Mogę cię dźgnąć. Ciach, kurde. I rozumiem, że to na górze albo jakiś pancerz czy coś. Atakując wolnego wroga bronią białą, związujesz go walką. Do właśnie. Myślałem, nie grałem wcześniej. Jednostka związana z walką z nieprzyjacielem może atakować tylko jego i ma większą szansę na otrzymanie obrażeń krytycznych. Bierz to pod uwagę, wydając rozkazy pozostałym jednostkom. Aha, czyli po prostu, jeżeli byśmy strzelali w tego wroga tu już związanego walką, no to mamy większą szansę na trafienie krytyczne. Natomiast pewnie działa to w drugą stronę też, że ktoś do nas strzela, to my dostajemy większe obrażenia, być może. Jednostka związana z walką odsłania swoje plecy, zatakają ją od tyłu, aby otrzymać premię. Dobra. To jest odstąpienie, atak okazyjny. No dobra, git. No i pytanie, czy chcemy go... Nie, nie mogę. To jest koniec tury.
Dobra, i to jest druga jednostka, którakolwiek, tak? Tak. Podbieg tu. Cześć. I bym szerokim... Aha, no właśnie, to bez sensu. Szerokim cięciem bym dziabnął. Ciach, kurde. No i tyle. Więcej rzeczy nic nie zrobię. Ten tu... O kurde, spiąchy. Dobra. I tu... Tak, on ma chyba... To jest pancerz fizyczny, ten na górze. A poniżej to są... To jest zdrowie już jego. My zadajemy od 5 do 8, tak? Tak. Dobra, dostał za 7. Git. I to jest chyba tyle, nie? Mógłbym się ruszyć, ale... Zostawmy to. I z tej strony podbiegłbym w ramach flanki. Sieknąłbym. Ciach, za 5. No i mógłbym go... osłabić. To są te punkty odwagi. Każdy odpoczynek przeprowadza... Przywraca pewną pulę. No właśnie nie wiem, czy potrzebuję. Au! Trucizna. Nowa runda się rozpoczyna. Dobra. Czy ja chcę ciebie tutaj? To jest odstąpienie. No właśnie nie chcę cię odstępować. Ciach. Wy sobie tu chyba poradzicie, nie? Tak mi się wydaje. Chociaż ty nie masz, kurde, zwykłego... Masz szerokie cięcie, dobra. To może ty, mój miły, zaatakuj. To jest odsłonięta flanka, nie? Tak. Ten tu za 2. Potem my. Ciach! Jakie animacje w ogóle? Spoko. Dobra, mobilizacja. Co mi daje mobilizacja? Obrażenia większe o 50%. Okej. Okay. Ty możesz jeszcze podejść tu. To dawaj, ho. No niestety. Dobra. Rozumiem, że mogę podejść. Pytanie, czy trafię? Typa? Nie, jestem za zasięgiem. Trudno. No to teraz sobie podejdźmy. 3 metry. Tylko jest szansa, kurde, że trafię naszych, nie? Tak mi się wydaje, zobaczcie. Dobra. Zrezygnujmy z tego. Gniew. Jeśli zdrowie celu jest niższe. Okej. Okay. Skorzystaliśmy z tego punktu, no ale dobra. Punkty doświadczenia 46, mamy wpływ 10, tylko no właśnie, to jest, 47 to jest podejrzenie. Pytanie, czy to spada, czy to ma rosnąć? Podejrzenie, wysoki poziom podejrzenia spowoduje, że straż rozpocznie pościg, by ukarać was za popełnione przestępstwa. Im wyższy poziom poszukiwań, tym częściej będziecie napotkać na patrole straży. Aktualnie straż was nie poszukuje. Dobra, mamy ludzkie szczątki. No, bezużyteczne chociaż. Tu jest, kurde, ta właśnie ta umiejętność zatrucia. Nie wiem, czy to, kurde, potrzebujemy. Wydaje mi się, że nie. Mogę naprawić... Aha, po to są te, kurde, narzędzia. Dobra. Tak, naprawmy to. I tu widzę, że Osbrick ma poziom. No i tutaj sobie wybieramy specjalizację, rozumiem. Czy jesteś strażnikiem? Czy katem, czy berserkiem? Bo ty miałeś być naszym tankiem. I co z tobą? Smagająca burza. Za każdym razem, gdy twój atak trafia kilku wrogów, otrzymacie jeden poziom tej odwagi. Wiązuje wolką wroga, otrzymujemy fanatyzm. Na koniec swojej tury jednostka traci zdrowie, otrzymuje status furia. Spoko. Dopóki zdrowie jednostki jest niższe niż 50%, cały czas uzyskuje ona trafienia krytyczne. O, masakra. No właśnie to taki tank, nie? Chyba. Jednostka samotny wilk. Poprzedniego poziomu. No, pójdźmy. Strażnika.
Dostępny wyposażenie pancerz ciężki. No. Tak, zostań strażnikiem. Punkty zdolności. Gdzie mogę to wydać? Płaca 15 aż ci, kurde, płacimy. Moment, mamy ile pieniędzy? 211. Dobra, trzeba by coś znaleźć, kurde, więcej. Atrybuty drużyny, no. Gdzie? Doświadczenie, tu. Potrzebujemy tak, łucznika, szermierza, zwiadowcę. Ciebie, mój miły, potrzebujemy, bo ty masz... No ma ten. Gdzie mamy wyposażenie nasze? Tu. Dobra. Kurde, trucizną git. Jak ci mogę, kurde, dać? Tutaj chyba, tak? Tak. Ty potrzebujesz najbardziej kondycji, rozumiem, tak? Ruch. Udźwig zdrowia, no. Okej. Dobra, git. Lecimy dalej. No kurde. Czemu ciągle W daje? Przepraszam bardzo. Mi to przybliżyć. Tu jest jakaś W. Jakieś stajnie tu są. Okej. Tylko, że nas kurde nie lubią. No dobra, zobaczymy. Stalinia na płaskowyżu, siemka, kucyk, zbadaj kucyka. Kucyk ma tratowanie, okej. Okay. Dobra, czy tu można coś klikać? Jak to działa? Tutaj jest ktoś, tu jest... Okej, okay, konwuls, jest sól, można to ukraść ewentualnie, chyba. Tu jest Letitse, tu jest Vitrik. When I think of how many people don't shoe their ponies, it makes me want to pull out the little hair I have left. Dokładnie. Tell you what. Buy a horse from us and I'll throw in the horseshoes for free. Okej. Okay. Była tam opcja ukradnij, nie? Tutaj. Tell you what. Buy a horse from us. Właśnie nie wiem, jak to działa dokładnie, w sensie tak kradzież, czy to jest wybiera najlepszego gościa, który ma złodziejstwo od nas, czy co? Tak mi się wydaje. Natomiast zagadajmy tu. Puni. Czemu? I can tell you aren't soldiers. Take them with you if you can. Otherwise, they would most likely end up dead on the battlefield through no fault of their own. Weźcie, rozumiem, kupcie, tak? Tak, zwerbuj za 180 zeta. Nie mamy niestety teraz. 211 zaraz to kurde. Dobra, nic tu chyba nic więcej nie będzie. Ale widzę, że muszę się rozglądać po tych... miejscówkach tu. Kompendium, oszczędność, bieg. Przytrzymaj shift, aby biec. To trzeba by... Tu jest jakaś wiedza. Wytrych. Z rudy żelaza można stworzyć. Tylko to pewnie jakiś, kurde, nie wiem, kowal czy coś. Opa świata, jesteśmy tu, patrzymy tam. Okej. Okay. Kamera jest ustawiona. Dobra, jak mogę stąd wyjść? Powiedz tu. Stanie na płaskowyżu. Tu coś jest ciekawego. No. Robi się noc. Dobra, można albo kliknąć, albo trzymać lewy przycisk myszy. Coś jest, kurde. Pytanie, jak daleko widzimy w tych lasach. Dwa mushroomsy. Tu jest jakieś jeziorko. Rybak. Okej, nikt nie ma profesji, więc... naszego szermierza. Użycheczyka. Wyby zarzucić wędkę przy pomocy lewego przycisku myszy. Ryba złapie się na haczyk. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby utrzymać żyłkę w środkowej strefie. Okej. No nie mam haczyka, więc... No dobra, czyli tu można ewentualnie łowić ryby. Gdyby trzeba było. Pytanie, gdzie jest zmęczenie nasze? To jest co? To jest wiedza.
Tam są nasze drużyna i premie, no właśnie. Premie z wyposażenia i tak dalej. Wejdziemy po nocy, nie wiem czy po nocy jest bezpiecznie czy nie. To są chyba kupcy, ale zejdźmy im z drogi, bo jesteśmy poszukiwani. Tu jest jakieś świecidełko. Też tu może być jakiś rybak. Niestety, jak mówię, no to jest największe przybliżenie. To jest ten rybak. Stamtąd ludzie przychodzą. Z jakiegoś miasta. No właśnie nie wiem, czy jak wejdę do miasta, to każą mnie tutaj porwać, złapać, czy co. No tyle wiem, że jakieś questy się bierze skądś, gdzieś coś. To jest co? To była ruda żelaza. Tu jest chyba zmęczenie. Nie wiem, czy to spada, czy rośnie. Zmęczenie. O kurde. Poziom pierwszy. Dwa wilki. Walczymy. Zawsze to jakieś tam doświadczenie, nie? Dobra. Ten wilk jest tu, ten tu. Dobra. Zróbmy w ten sposób. Czyli gdybyśmy tutaj go związali walką. Jakbym się zamachnął. Wiecie co? Zróbmy... Moment, jak się zamachnę. Patrzę mniej więcej. No to kratka w lewo, kratka w prawo, ale... To jest niecała kratka. Wiecie co? Zaryzykujmy to. No, tak myślałem. O kurde, ale nie mogę kawałek jeszcze podejść. Dobra. Cześć. Ciach. Mógłbym podejść tym, co by go zatruć. Bo wilk następny będzie pokazany tamten. Dobra, podejdźmy tam. Dobra, zatruty. Nie wiem ile co prawda to daje. Au. Jeden. Okej. Okay. Pomóżmy tu. Nie mogę? What the? Czemu nie mogę nic zrobić tu? Ostra zębiska, ugryzienie. Dobrze. Ciach, kurde. Powinienem faktycznie popatrzeć, kto tam pierwszy będzie atakował i po prostu zaatakować tutaj 2 na 2. Zaatakować tego, żeby wyeliminować jednego wilka z pierwszej turze, nie? A nie. Dobra. Wilki nas zaatakowały. Tu wydaje mi się, że jesteśmy już sporo. Jeśli twoja drużyna jest przemęczona, będzie iść dalej, towarzysze mogą umrzeć z wycieńczenia. Dobra, no to spoko. Tu obóz pod C jest. Odpoczynek. Możecie odpocząć przy ognisku w swoim obozie, nakarm swoją drużynę i ureguluj jej płaca, bo uniknąć niezadowolenia. Odpoczynek odnawia wskaźnik zmęczenia, przywraca punkt odwagi, przyspiesza upływ czasu. Okej. Okay. Dobra. Ty masz punkty. Potrzebujesz siły woli. Do czego to jest? Służy do podnoszenia poziomu morale podczas walki, zwiększa też trafienie krytyczne. Okej. Okay. Ty jako łowczy? Nie, ty jesteś jako zwiadowca? Tak? Momento. Tak. Zwiadowca jako łowczyk, dobra. Może faktycznie, to jest dobry pomysł.
Też ruch byłby niegłupi też. Ma 2% na trafienie krytyczne. Zręczność. Tu jest jeden punkt, tak? Tu jest dwa. Okej. Dobra. Okrutnik, stratek, truciciel. Może ten truciciel faktycznie? Hmm. 5% wartości, potem zabójcze zlecenie. Przy poziomie 5. Właśnie nie wiem, czy mogę sobie iść tak, wiecie, to wziąć, potem to, potem tu, czy to jest tak po prostu pionowo. Aha, to jest heroiczne wsparcie. Gdzie pod koniec swojej tury obok jednostki znajdują się wrogowie i nie jest ona zaangażowana w walkę, otrzymujecie. No właśnie, to jest daleka, kurde. To myślę, że ty zabije wroga. No. Dobra. No i co? To jakoś mogę zrobić, kurde. Dalej. Wydać ci grzybka? Przy obozowym ognisku możesz opłacić i karmić swoją drużynę. Przydzieleni towarzysze generują plus 1. Muszę odpocząć, przenieść, przytrzymaj, użyj w ekwipunku. To jest co? Warsztat. Niewielki prowizoryczny warsztat, który twoim towarzyszem mogą tworzyć przydatne przedmioty. Majsterkowicz wytwarza surowce. Może być to dobra sprawa. Tak? Jak to jest? Trzymane? To jest albo ognisko, albo kucyk, albo ten, tak? Ty jesteś zmęczony. Ty też. Dobra, to może śpimy wszyscy faktycznie. Dobra, jak mogę teraz zatwierdzić, żeby faktycznie wszyscy śpią i jest git? Czy jakiś wpływ czasu, czy co? Pieniądze? Jak mam to, kurde, rozdać? Nic mi tutaj nie ten. Nikt mnie tutaj nic nie... Schwytaj, zwolnij, okej? Okay? Jak mam to, kurczę, zrobić teraz? No dobra. Nie, no wszyscy są. Nie chcesz, kucyku, też być przy ognisku. To jest walka, walka, sława, to jak zwykle. Dobra, kurde. Czy ja mogę już... Dobra. Rozumiem, że to prawym. Potrzebuję... Nie, no za dużo. Potrzebujemy 18 jednostek jedzenia, szeroko rozumianego, tak? Mamy dwa. Tu jest truchło. Trochę jabłek. Mogę to jakoś rozdzielić shiftem? Nie, shiftem nie. Pojedynczo. Dobra, prawym przyciskiem. Widzicie, ze 4 chleby. Trochę jabłek, trochę tego. Wilka. Moment, 36 na 18. To jest 16. Zjedzmy 18. Płacę do uregulowania, nie masz zaległych płac, więc chyba to jeszcze nie działa. No i dobra. Odpoczywamy. I git. Drużyna jest wypoczęta, otrzymujemy 2 te punkty. Zadowolenie wzrosło. Wynosi 9. Są zadowoleni. I tak. 7. Maksymalna liczba punktów odwagi zwiększa się o 1 i zdobywanie w walce zwiększa się o 15%. Po przekroczeniu 15 dostajemy za każdy nadmiarowy punkt zadowolenia, czyli tego wpływu.
Czyli im bardziej jesteśmy zadowoleni, tym bardziej wpływowi. To jest masakra w ogóle. No ale dobra. No i tyle, dzięki, hoppa. Czyli prawy. Tak. Majnusie. I don't think I would have survived another day. Bandits attacked my caravan. I'm the only one who made it. I've been trying to reach Stromcap for 2 days now, but I am unarmed. And with these wolves around, I don't stand a chance. I'll give you all I was able to salvage after the attack if you take me back to Stromcap Market safe and sound. Spoko. I know the way. I can guide you. Tak zróbmy. No i dobra, mamy handlarza. Natomiast myślę, kochani, że na tym zakończymy sobie pierwszy odcinek. Gdzieś do Stormcamp trzeba pójść, nie wiem czy tam, czy kurde gdzie, zobaczymy. Natomiast, no właśnie, tak to wygląda. Trochę walki taktycznej było z wilkami, z bandytami. No i takie kurcze łażenie sandboxowe po mapie. O, tu jest jakiś kurde ktoś, leży. Także zobaczymy. Jeżeli wam się, kochani, podobał ten odcinek, ocencie go proszę i dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebym kontynuował tę rozgrywkę, czy jednak wrócił do Phantom Brigade, czy może nie podoba wam się ani to, ani tamto i po prostu dał sobie spokój ze wszystkim. Bo dawno miałem nagrać ten odcinek, ale jak mówię, miałem problemy trochę zdrowotne i no niestety musieliśmy poczekać, aż żeby ten odcinek wyszedł. Także, kochani, dajcie proszę znać w komentarzu, jak co dalej z tym robimy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa.